Jakoś te kierunki tureckie nam jakoś tak gdzieś po drodze, ze względu może na taki inny kraj, kraj taki orientalny, gdzie jest całkiem inna po prostu kultura i dzięki temu nasi uczniowie będąc tam poznają w ogóle nie europejską kulturę, ale troszeczkę taką wschodnioazjatycką, bo to jest naprawdę rzeczywiście odmienna kultura. Chciałem pojechać, chciałem zobaczyć inną kulturę wschodnią. Chciałem też zdobyć nowe doświadczenie i zobaczyć, jak taka praca może wyglądać za granicą, jak to wszystko w rzeczywistości się prezentuje. Przykładaliśmy się do naszej nauki i robiliśmy niemalże wszystko, aby pojechać, ponieważ bardzo nam na tym zależało. Był to projekt finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą konkretny nasz projekt nazywał się Bądź kowalem swojej kariery, staż zagraniczny paszportem do zawodowej kariery i mobilności na europejskich rynkach pracy. Trafiłem do zakładu Boscha, który specjalizował się w serwisowaniu nowych samochodów. Ja trafiłem właśnie w samo sedno tego, co chciałem się nauczyć, ponieważ trafiłem do serwisu Mercedesa. Tak jakby dla mnie to jest wyróżnienie, bo mi było do wyboru, może nie do wyboru, zostało nam tak jakby może nie narzucone, ale byliśmy przydzieleni do konkretnych serwisów, czyli było tak jakby Citroen, Renault i Mercedes. A jak w większości się kojarzy Mercedes z precyzją i z niemieckim dobrym wykonaniem, więc dla mnie to był taki troszkę przyjemny prezent. Ja nie posiadam samochodu i po raz pierwszy widziałem tak naprawdę silnik od środka, od zewnątrz, jak to w ogóle działa, pracuje, ponieważ na warsztatach, razem w szkole, w serwisie to chyba była Mercedesa, zaprezentowana została praca silnika oraz opisana budowa i działanie, zasada działania. No i zaprezentowali nam, w jaki sposób właśnie taki silnik się odpala bez stacji kluczyków i w ogóle, tylko za pomocą akumulatora i zrobiło to trochę na mnie wrażenie, ponieważ to był bardzo duży silnik, chyba od autobusu chyba. Także to było coś wyjątkowego, czego raczej tutaj w szkole nie spotyka się tak na co dzień. Pierwsze kilka dni, może 2-3 dni musiałem się zapoznać ze stanowiskiem. Po prostu przyzwyczaić się do ich zasad BHP, ponieważ tam jest całkiem inaczej jak u nas. Bez rękawiczek nic nie wolno zrobić, bo jest to tak jakby karygodne dla nich. Dlatego troszkę inaczej to wygląda, ale później, gdy już bardziej się przyzwyczaiłem do tego wszystkiego, mogłem tak jakby uczestniczyć w serwisowaniu aut, a niektóre rzeczy całkowicie od początku do końca sam wykonać. Także jest to dla mnie bardzo ważne. Przede wszystkim uczniowie nawiązują szereg kontaktów między swoimi rówieśnikami. Otwiera się im taka perspektywa na to, że nie tylko w Polsce mogą znaleźć pracę, ale również znajdą i pracę za granicą. A przede wszystkim też jest kwestia sprawdzenia języka angielskiego, użytkowego, technicznego, na stanowisku pracy. Takie podstawowe zwroty oczywiście były w języku angielskim, takie jak na przykład śrubokręt, czy takie podstawowe elementy wyposażenia, aczkolwiek tak na co dzień, tak normalnie razem z nimi podczas rozmowy posługiwaliśmy się raczej za pomocą translatora, troszkę po angielsku, ponieważ bardzo się starali zrozumieć nas, aczkolwiek jak powiedziałem, bariera językowa była strasznie wielka. Szkoła turecka w porównaniu z naszą szkołą jest znacznie lepiej wyposażona. Pracownie do praktyki zawodowej są sponsorowane przez firmy, najlepsze firmy światowe, koncerny Toyoty, Mercedesa, Volkswagena. I w tych to pracowniach sponsorowanych uczniowie odbywają zajęcia. Tacy uczniowie również mają jakby zapewnioną pracę po zakończeniu swojej kariery. Było naprawdę co zobaczyć. Przede wszystkim mogliśmy zobaczyć i wejść do środka do Hagi Sofii, która została zmieniona z kościoła katolickiego w meczet muzułmański. A aktualnie jest muzeum, które łączy te jakby dwie kultury.
Zobaczyliśmy również Pałac Sułtana. Mogliśmy popłynąć przez Cieśninę Bosforską i po jednej stronie mogliśmy zobaczyć część azjatycką Turcji, a po drugiej część europejską. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo tam są wszyscy bardzo przyjaźnie nastawieni do obcokrajowców. Są bardzo przyjaźni, bardzo tak jakby mili. Tam mężczyźni mają między sobą taką więź, której u nas po prostu nie ma. Oni chodząc po ulicach, na przykład gdy idzie dwóch mężczyzn, oni idą trzymając się pod pachę. Głaszczą się po głowach nawzajem, dotykają po uszach. No to jest troszkę śmieszne dla nas, ale na początku było nawet straszne. Ale finalnie no bardzo to pozytywnie wpływało na nasze relacje właśnie z nimi. Jest to inny kraj, zupełnie inna kultura. Chociażby nawet ich prowadzenie samochodów to jest dalekie od standardów europejskich. Szalona jazda, nawet na czerwonym. Nie ma tam w ogóle pasów. To jest zupełnie co innego niż u nas w kraju. W ogóle kolorowy kraj, wszystko jest tam kolorowe i pełne kontrastów. Z jednej strony nowe samochody w serwisie, byłem osobiście w serwisie Mercedes, gdzie były najnowszej klasy samochody i je serwisowałem razem z moimi kolegami. Oraz no naprawdę takie samochody pordzewiałe, takie no naprawdę przestarzałe. To jest coś, co otwiera oczy młodym ludziom, mam nadzieję, że powoduje ich rozwój. Dzisiaj musimy odbudowywać szkolnictwo zawodowe, bo za chwileczkę może braknąć rąk do pracy. Już dzisiaj w naszej szkole cieszę się, że uruchomiliśmy z powrotem kierunek technik elektryk, gdzie jest zapotrzebowanie na właśnie takiego fachowca i mam nadzieję, że młodzież widząc po praktyce, czy szkoleniowcy, widząc jak wygląda kształcenie zawodowe w Turcji, wyciągniemy wszyscy z tego po prostu dobre wnioski. Żeby ci młodzi ludzie umieli odnaleźć się w Europie, gdzie być może w przyszłości będą musieli szukać pracy.